Później, a może w trakcie, obok kawiarni Miła, pierogi i barszcz. Może rozpoczniemy od błogosławieństwa i modlitwy. Księże Marku, bardzo proszę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dobry wieczór. Tyle radości Pan Jezus nam czyni co roku w tym czasie. Mamy zaszczyt tu gromadząc się przed świętami Bożego Narodzenia uczestniczyć w tej radości jako mieszkańcy Kwidzyna. Pragnę pozdrowić wszystkich, którzy świętują Boże Narodzenie, którzy przygotowują te przepiękne święta przyjścia Boga jako jednego z nas, przyjścia Boga do każdego serca. Pragnę pozdrowić wszystkich w imieniu księdza dziekana Ignacego, w imieniu wszystkich wierzących, w imieniu wszystkich, którzy tutaj uczestniczymy w życiu naszego miasta. Niech Pan Jezus pobłogosławi nasze radości. Niech Pan Jezus, który przychodzi, pobłogosławi nasze rodziny. Niech umocni miłość. W Jego imię świętujemy przecież te przepiękne święta Bożego Narodzenia i bierzemy udział w zapaleniu choinki, w przekazaniu światła i łamiemy się opłatkiem na znak, że jesteśmy razem. Niech to błogosławieństwo w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego stąpi na was i pozostanie na zawsze. Amen.